Sytuacja, w jakiej znalazła się pani Ewa, jest nie do pozazdroszczenia. Wskutek nieporozumień z bratem musi opuścić zajmowane dotychczas mieszkanie i przenieść się do lokalu socjalnego. Jej problemy zaczęły się już kilka lat temu. Dostawałam od niego umowę najmu, no i wpłacałyśmy, miałam dofinansowanie i wpłacałyśmy na to mieszkanie wszystkie pieniądze z dofinansowania i jeszcze dopłacałam. A potem przestał dawać umowę najmu i od tego się zaczęły te kłopoty. No i podał sprawę do sądu, tam rosły te koszty i także, no tak to się zaczęło. Finał sprawy ma jednak przykre konsekwencje. Pani Ewa mieszka wraz z córką i jej rocznym synem. Od Zakładu Usług Miejskich otrzymali lokal zastępczy w tej kamienicy przy ulicy Chmielnej. Zdaniem pani Ewy lokal nie nadaje się do zamieszkania. W budynku doszło do wybuchu gazu. Do tej pory szkody nie zostały usunięte. To jest mieszkanie w stanie surowym. Jest jedno pomieszczenie wyższe, drugie jest, nie wiem jak to nazwać, po prostu mówię, namiot. Strych, nie wiem jak to nazwać, nie nadające się w ogóle do zamieszkania. A pani twierdziła w Zoomie, że są dwa pomieszczenia, tylko nie liczyła dziecka, które skończyło rok czasu. W Zakładzie Usług Miejskich przekonują, że ich rola ogranicza się wyłącznie do zapewnienia mieszkania. Całą sprawą zajmuje się natomiast komornik. Zbigniew Wesołowski, dyrektor Zakładu Usług Miejskich, odpiera zarzuty, jakoby lokal nie nadawał się do użytku. Nie jest mieszkanie w stanie surowym. Mieszkanie jest przygotowane do zamieszkania, z tym, że został zdjęty biały montaż, kuchnia, boiler, po to, że w momencie, kiedy będzie już zacznie się deklaracja, że osoby będą wprowadzone, to w ciągu 4 godzin wszystkie elementy, te, których w tej chwili te wyposażeniowe brakuje, zamontuje Zakład Usług Miejskich. Z propozycjami Zoomu nie zgadza się pani Ewa. Twierdzi, że znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest pewna swojej przyszłości. Najbardziej martwi się o wnuka. Ani wykładziny, cóż z tego, że mi zlew wstawia. Tydzień czasu zlew ma być wstawiany. A klatka to mnie nie interesuje, bo powiedział pan tam jakiś, że klatka to będzie umalowana. Ubikacja jest piętro niżej. Także no nie ma warunków dla tego dziecka, a tym bardziej mnie jest nie stać na wynajęcie mieszkania, bo ja żyję z MOPS-u. Mam zasiłek do października, a dalej czy dostanę, to ja nie wiem. Pani Ewa chciałaby inne mieszkanie, bądź przynajmniej przystosowanie tego proponowanego do odpowiednich warunków. Problem w tym, że zdaniem Zbigniewa Wesołowskiego miasto nie ma innych lokali. Panie się miały dobrowolnie zgłosić, no więc to są dodatkowe koszty zarówno dla osoby, która eksmituje, i dodatkowe koszty dla nas, no ale i tak komornik potem kosztami, wiadomo, obciąży najemców, tych, których ma eksmitować. Pani Ewa zwleka z podjęciem decyzji, liczy, że w Zoomie spojrzą na jej sytuację przychylnym okiem. Problem w tym, że zwłoka działa na jej niekorzyść. Nie ma żadnego innego lokalu. Możemy, jeżeli się zwolni cokolwiek, to zwolni się w najbliższym czasie na ulicy Sienieńskiej 137 bądź 137a, no to tam jest jeszcze naprawdę niższy standard niż tutaj. Brak mieszkań pod eksmisję to jeden z poważniejszych problemów, z którymi zmaga się gmina. Problem w tym, że nie ma dobrego sposobu, aby problem ten rozwiązać. Na niekorzyść samorządu działa fakt, iż musi on płacić duże odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań pod eksmisję.